Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam o 7 i teraz jest za 10:08, a na klatce są jakieś prace, nie wiem, chyba sąsiadów coś remontuje i od już 15 minut robotnicy pracują. Mam nadzieję, że to nie będzie tak cały dzień, ale na szczęście dzisiaj wychodzę i to na większość dnia, więc nie, upieszę mi się, nie będę tego słuchać. I dzisiaj jest piękny, kolejny, słoneczny, bezchmurny dzień i ma być znowu 20 stopni. Ogólnie to jestem w szoku, że w październiku jest tak ładna pogoda i to jest ewidentny dowód na ocieplenie klimatu, ponieważ no, sorry, ale w połowie października prawie, no bo dzisiaj mamy 12, to ciężko, żeby powiedzieć, żeby w jakimkolwiek roku było 20 stopni, więc fajnie. Ja teraz idę do pracy, po pracy idę zrobić paznokcie, bo mam już niesamowity odrost i chociaż strasznie mi się podobają, to muszę na koncert zrobić świeże paznokcie. Będę miała przyjemny dzień, bo dzisiaj piątek, więc tylko 4 godziny w pracy i weekend, a to jest naprawdę fantastyczny weekend, bo jutro koncert, już naprawdę nie mogę się doczekać. I tak, w tych vlogach będziecie dużo słyszeć o koncercie. Jest już wrzucony film, za 15 czy za 10 minut się opublikuje. Mam on ustawiony na właśnie na godzinę 8, więc mam nadzieję, że vlog z wczoraj wam się spodoba. A ja teraz uciekam do pracy i odezwę się później. Jestem już po pracy, jest chwilę po godzinie 12 i za chwilkę wychodzę na paznokcie, ale kiedy pracowałam, przyszła paczka z Avonu i co do wiercenia okazało się, że to są prace w piwnicy i tak cały dzień wiercą. Szkoda słów, dobrze, że zaraz wychodzę. I chciałam wam pokazać, bo zamówiłam sobie 3 sztuki do przetestowania, też pokazania moim klientkom nowej serii pomadek. To są niby tematowe, które były, bo też mają takie welurowe opakowania, ale mimo wszystko mają być dużo bardziej kremowe i dużo bardziej ma być wygodny ten mak, nie powodujący suchości wad, ale nie jestem pewna, czy one się będą tak samo utrzymywać. I ja teraz przed wyjściem nałożyłam kolor Misty Mouth i już wam pokazuję, jak ten kolor wygląda. W ogóle one się ciężko otwierają. Zobaczcie, no i na ustach prezentuje się przepięknie. Jest taki brązowo-czerwony, ale przygaszony, chłodny, stonowany. Bardzo mi się ten kolor podoba. I już, poczekajcie, sobie tutaj położę. Następny kolor, który zamówiłam, jest Cashmere Taupe, ponieważ moje klientki bardzo lubią takie neutralne właśnie kolory. I ta jest dosłownie trupia, powiem wam szczerze, że bardzo mnie ciekawi, czy będzie mi pasować i jak wrócę, to wieczorem wam pokażę, jak ona wygląda. No, jakieś dziwne dźwięki. Już wam pokazuję trzecia. I trzecia to jest Beaten Apple. I ona mi, myślałam, że będzie dużo bardziej taka chłodna i stonowana, a to jest dosłownie ostra czerwień. Więc myślę, że może tą pomadkę już nawet wiem, komu dam, zobaczę. Bo moja siostra lubi takie kolory, więc może jej podaruję. Ale ogólnie jestem zadowolona, bo przy pierwszej aplikacji te pomadki były bardzo kremowe. Normalnie nakładały się jak masełko i fajny jest komfort. Tylko mam wrażenie, że nie mam pomadki matowej na ustach, tylko właśnie taką zwykłą kremową. Więc nie wiem, jak się będzie utrzymywać. Dobra, ja pakuję telefon, aparat i pomadkę i lecę, bo się zaraz później na paznokcie. Jest przed godziną 3, ja właśnie wyszłam z salonu ze zrobionymi paznokciami i mam fantastyczne morskie paznokcie, bo akurat taką sukienkę jutro planuję założyć, więc sobie psu tak dopasowałam. I powiem wam szczerze, że jest lato, jest chyba cieplej niż wczoraj, bo zobaczcie, ja mam krótki rękaw i jest mi ciepło, to jest po prostu niewiarygodne. Gdzie 12 października można chodzić na krótkim rękawku? To jest po prostu niemożliwe, ja sama nie wierzę w to, co się dzieje. Teraz po raz kolejny śmigam do Auchan, wczoraj mam Auchan i dzisiaj będę w Auchan. A to dlatego, że muszę niestety oddać ten internet. Okazało się, że na terenie mojego miasta są dwie strefy. Pół miasta jest w tym super szybkim internecie 60, a pół miasta jest w tym 20 giga internetu. Więc nie, 20 tak, giga, mega, nie, 20 megabajtów internetu, nie pamiętam, nieważne, wiecie, o co chodzi. Teraz nie pamiętam i nie chcę się skupiać na tym, bo muszę uważać, żeby nikogo tu nie zabić, jadąc z wózkiem. Więc wiecie, muszę niestety ten internet zwrócić. Tutaj mi proponowaliście UPC i spojrzałam, że mają fajną ofertę, tylko już w poniedziałek poproszę, żeby do mnie zadzwonili, bo tam się zostawia numer i wtedy zobaczę, jak to jest
czy nasze miasto się kwalifikuje na ten internet. Niby na mapce zasięgu się kwalifikuje, ale może być tak samo jak w tym T-Mobile, że się kwalifikuje, potem się okaże, że nie, że jednak nie pasuje. Zobaczcie, tak tutaj wygląda już prawie wykończony Aqua Tower. Tutaj z przodu mamy niższy budynek, a tu jest ten wyższy. I obok tutaj zaraz jest ten basen, który dobrze znacie z moich filmów. I pokażę wam, jak tu wszystko jest w budowie. Zobaczcie, tutaj jest co prawda parking, ale tutaj zaraz kładą rury i tam, jak widzicie, tutaj jest osiedle w budowie i tutaj dalej jest osiedle w budowie. Dzisiaj mam trochę więcej czasu, to wam po prostu pokażę, jak wygląda droga do Auchan, jak tutaj wiele jest zrobione i budowane. Sami zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Po prostu wszystko jest w budowie. Tutaj jest drugie osiedle, po drugiej stronie budowane, zobaczcie. Masa budynków w budowie, koparki chodzą i oczywiście jak później dalej też są budowy, też wam pokażę, jak to wszystko wygląda, bo tutaj naprawdę wiele się dzieje i też będzie wiele miejsc do mieszkania nowych. Zobaczcie, tutaj mamy wielki rów, bo pewnie będą kładzone rury. Tam w oddali, mam nadzieję, że widzicie napis, jest już Auchan, ale zobaczcie, co tu się dzieje. To jest dosłownie istny plac budowy. I tak całą drogę od Zredy do Rumi i powiem wam ogólnie, że jeszcze do niedawna było coś takiego, że się chodziło zupełnie inną ulicą, bo chodziło się do Auchan Główną Gdańską albo jeździło właśnie autobusem, a to dlatego, że tutaj były pola, nic nie było budowane i było tylko przejście przez łąkę z mostkami, które były uszkodzone, ale na szczęście nieraz udawało mi się tam przejść, bo jak szłam z kolegami, no to przechodziliśmy przez rowy, nie było z tym większego problemu. Czekajcie, puszczę rowerzystów. I po prostu teraz jest dużo wygodniej, jak się idzie tą ścieżką rowerową, tutaj widzicie, chodniczkami i tak dalej. To powinni zrobić jeszcze drogę na skróty, bo tak naprawdę niektórzy chodzą przez tę łąkę, tylko troszeczkę tam dalej, bo tutaj Auchan już jest blisko, ale niestety trzeba zrobić dość duże koło, żeby obejść chodnikiem, więc mam nadzieję, że tutaj zrobią kiedyś skrót niedługo. Tutaj zobaczcie, jest kolejna budowa, bo nasz sklep Leroy, jak ja go potocznie nazywam, był dużo mniejszy, a teraz jest rozbudowywana aż tutaj do ulicy i tutaj jest kolejny plac budowy. I po prostu całą drogę mamy tak naprawdę wszędzie budowę albo powiększenia, albo budowy budynku, ale chciałam wam pokazać coś innego. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie to na horyzoncie, ale myślę, że widzicie. Nigdy wam nie opowiadałam o Redzie. Reda jest ogólnie w takiej dolince. Ona jest troszeczkę niżej niż reszta terenu i jest otoczona prawie z każdej strony lasem. Tam, gdzie ostatnio was zabrałam na najwyższy szczyt Redy, to też był las i zobaczcie, jaki tu jest piękny widok przed nami, właśnie taki z lasami i z pagórkami. Jest naprawdę prześwietnie i uwielbiam za to swoją Redę, że są takie wokół miasta piękne krajobrazy, piękne lasy i można po nich spacerować i są też piękne widoki. Pewnie widzicie ten znak witamy i po kaszubsku, nie umiem tego niestety po kaszubsku dobrze przeczytać. I tutaj jeszcze wam pokazuję te lasy, bo uważam, że naprawdę są godne pokazania. Przez co naprawdę szkoda troszeczkę, że coraz bardziej Reda się zabudowuje, bo mam wrażenie, że troszeczkę traci ten klimat właśnie tych pięknych widoków wokół całego miasta. Na szczęście lasy jak na razie nie są zabudowane i mam nadzieję, że tak zostanie. A ja już dosłownie za 2 minuty będę w Auchan, więc schowam aparat i odezwę się później. Jestem teraz przed budynkiem i dokładnie stoję naprzeciwko przystanka, bo za chwilkę podjedzie autobus, z którym przyjedzie moja koleżanka, która ma mi pomagać. I postanowiłam, że zaczekam na nią na dworze. W Auchan załatwiłam dwie sprawy. Po pierwsze poszłam do Empiku i kupiłam kartę Uno. Bardzo się cieszę, bo teraz będę mogła ze znajomymi grać na jakichś imprezach czy spotkaniach. Chcę ich zarazić miłością moją do Uno, która ostatnio powstała. Oraz oddałam internet i mam wrażenie, że w ostatnim filmie źle mnie zrozumieliście. Bo chciałam najpierw sobie podpisać umowę na internet mobilny, który jest z limitem. Ale kiedy poszłam do punktu, otrzymałam informację, że jest lepsza oferta na internet
domowy, który jest bez limitu i miał być szybki, ale niestety, wiecie, miał mieć 60 mega, ale tak jakby mówiłam, nie sięga do mnie właśnie ta prędkość, więc niestety musiałam go zwrócić. Nie było żadnych problemów, dostałam tylko za 6 dni tam rachunek, więc to na spokojnie, to będzie około, nie wiem, 15 zł, więc nie mam się czym przejmować, ale przykro mi, że nie mam tego szybszego internetu, będę musiała dalej coś kombinować w tej materii. Jest po 6, więc trochę się do was nazywam, ale zapytałam się z koleżanką, bo poszłyśmy sobie na kawę i muszę wam powiedzieć, że chciałam zjeść obiad, ale mi się nie udało. Dlaczego? A to dlatego, że tutaj w Oshuang nie było nic z ryby, bo jest tylko ten donut kebab, jest KFC, więc oni nie mają nic z ryby. I jest taki bar, taki lokalny, oraz Thai Wok. W Thai Woku niby miały być rollsy z łososiem, ale ich nie było, nie mieli ryby. No i były same wegetariańskie, wiecie, takie same warzywne rzeczy. I mi się nie chciało po prostu jeść samych warzyw, wolałam coś, co jest bardziej jakoś wartościowe, więc no. Zjadłam w efekcie szarlotkę i zjadłam, wypiłam kawę i jestem najedzona. No i przez to, że się zagadałyśmy, musiałam zrobić szybkie zakupy w Oshuang i teraz już wracam, ale niestety robi się ciemno, więc będę musiała sobie zaraz włączyć światła. I mam nadzieję, że jest w miarę ciepło, bo już jak widzicie założyłam bluzę, no bo jest po 6. I jak wrócę do domu, to się do was odezwę. Jak widzicie, jestem już w domu, ale jest około godziny 20. Trochę mi się zeszło. Co prawda wróciłam około chyba godziny 18:45, ale musiałam chwilę odpocząć, pobawić się z guzikiem, bo guzik był oczywiście stęskniony. Dodatkowo też musiałam coś zjeść, bo tak jak wam mówiłam, po prostu nie było co zjeść właśnie w Oshuang. Były niby jakieś tam rollsy, wiecie, w Thai Woku z warzywami, ale ja miałam taką ochotę na rybę i mówię, kurczę, z warzywami. Niby po prostu zjeść czasami, nie wiem, sajgonki z warzywami, ale wtedy, kiedy mam na nie ochotę, a nie tylko wyłącznie jako ostatni wybór, więc taka ciekawostka. I pokażę wam, co kupiłam. Po pierwsze wyszłam do chleba popatrzeć, co jest nowego i kupiłam, bo były na przecenie z karton, kola. Suchy szampon. Co prawda mam jeden Batiste jeszcze do zużycia, ale teraz kończę ten z Ossi, co był w Glossy Boxie, więc stwierdziłam, że sobie kupię, tym bardziej, że on był za chyba 9,50, coś takiego, czy 9,90, i to jest unicorn, więc po prostu musiałam go kupić, jak był na promocji, i bardzo chciałam te przetestować kolaba, bo miałam Batiste, miałam Ossi. Jeszcze ostatnio widziałam, że wszedł suchy szampon z marki chyba Nivea, jeżeli się nie mylę, i przy okazji pokażę wam, no poczekajcie. Kupiłam sobie w Empiku Uno i mam karty za 25 zł i po prostu będę je zabierać na różne spotkania ze znajomymi. To jest od 2 do 10 graczy od 7 lat, więc po prostu super. Ja nie będę chyba odpowiadać, bo teraz nie otworzę. W środku jest też instrukcja, a ja już zasady mniej więcej znam. Muszę tylko jeszcze te pojedynki ogarnąć, kiedy się wygrywa pojedynek, bo na konsoli jest coś takiego jak, że jak nam ktoś rzuci kartę, na przykład plus 4 karty, może wy wiecie, o co chodzi. Jak się rzuca plus 4 karty, to można tą decyzję jakby próbować podważyć i to o jakąś kartę chodzi, nie wiem o jaką. Jak wiecie, to dajcie znać. A ja jeszcze poszukam w internecie, tutaj też jest instrukcja obsługi. I jeżeli no, to chodzi o gry, to jestem bardzo zadowolona. W ogóle jest taka strasznie fajna promocja w Empiku na gry. Wsiąść do pociągu kosztowało chyba 99 zł? Tam był chyba 70. Kurczę, szkoda, że nie mam jakiejś większej kasy, bo bym sobie normalnie trochę gier pokupowała. Bo uwielbiam grać w planszówki i powiem wam szczerze, że może nie na jakieś typu impreza urodzinowa, ale jeżeli chodzi o takie nasze spotkanie ze znajomymi, które w sumie dawno nie było, bo półtorej miesiąca trzeba będzie coś zorganizować, to bardzo lubimy się właśnie spotkać przy planszówkach i za każdym razem, kiedy spotkamy się taką co najmniej 3-4 osobową ekipą, to po prostu kierowę planszówki. Ja też trochę planszówek w zeszłym roku dostałam na urodziny, troszeczkę kupiłam, w ogóle najfajniejszą planszówkę dostałam od siostry, czyli Ego, i to po prostu bije rekordy popularności na każdej imprezie. I wiecie, to jest fajny sposób na spędzenie czasu razem, bo czasami jak macie taką nasiadówkę, no, czyli imprezę, bo my tak to nazywamy, to posiadówkę do, nie wiem, na przykład 4 nad ranem, no to wiadomo, fajnie się gada, ale przy grach się gada jeszcze fajnie, więc no, zawsze jest to jakaś alternatywa. Ja w tym momencie muszę odpocząć, bo naprawdę jestem zmęczona. Zrobiłam chyba najszybsze zakupy świata w Oshuang, bo zajęło mi to około 10 minut, aż kurzynka była pod wrażeniem. Ale wiecie, jak ja wiedziałam, co potrzebuję kupić spożywczego do domu na weekend,
I jak idę sama, no to muszę sama się gdzieś tam pogimnastykować, żeby coś sięgnąć i żeby po prostu włożyć to do koszyka albo kogoś poprosić, żeby mi sięgnął. I wiecie, to zajmuje czas, a jak byłam z koleżanką, której po prostu mówiłam, a podaj mi to proszę, podaj mi to proszę, podaj mi to proszę, to jakoś szybciej poszło. O, przy okazji pokażę wam w tym dobrym świetle moje paznokcie, zobaczcie. Może kształt nie powala, ale one mi się dzisiaj strasznie rozwajały, a nie chciałyśmy z panią Anią robić hybryd, bo to by ich jeszcze, tych żeli, bo to by ich jeszcze bardziej naraziło, ale strasznie mi się podobał kolor i dopasowałam go do sukienki. Ja teraz będę mieć taką morską sukienkę, którą pewnie znacie, bo ona jest chyba na awatarze, jeżeli dobrze kojarzę, albo była na awatarze fanpage'a i właśnie kanału. Takie zdjęcie z strumienia. I właśnie mam ochotę jutro wziąć się, bo ona tutaj ma fajną koronkę, tu jest prosta, z czarnymi butami, czarną torebką i będzie wyglądać naprawdę świetnie. Więc jeszcze muszę pomyśleć nad makijażem, ale jutro będę nagrywać dzień vloga, więc nie musicie się martwić. I postaram się wam, nie wiem czy w przyszłym tygodniu mi się uda, ale postaram się dla was nagrać taki film, jak robię zakupy w sklepie. Gdzieś tam w vlogu to wplotę, myślę, bo też nie ma z tego robić jakiegoś osobnego filmu. Ale właśnie mam zamiar coś takiego nagrać i pokazać wam, jak to wygląda w praktyce, bo może większość osób nie dowierza, że potrafię. Ostatnio w ogóle pojawił się fajny post, czy jak ja sobie zgięłam i założyłam bluzę, jak byłam w uszym, czy tam kurtkę. A tego się akurat patentu nauczyłam w liceum, jak zaczęłam chodzić na lekcje do liceum. To wiecie, musiałam sobie poradzić, po prostu musiałam. W czasie lekcji przecież nikogo nie poproszę, żeby mi ściągnął bluzę, tak? Więc musiałam sobie poradzić i po prostu, wiecie, na początku zajmowało mi to strasznie dużo czasu, a teraz sobie bez problemu zakładam, tylko muszę ją mieć tu z tyłu, tak, żeby ją założyć. Więc zawsze, nawet jak nie zakładam bluzy, to proszę, żeby mi ktoś położył za plecami. Jak już mam położoną za plecami, to zawsze ją sobie założę, zdajmy, nie ma największego problemu. Oczywiście tak jak wezmę bluzę z, nie wiem, z półki czy z jakiejś szafki, to wiadomo, że sobie założę, ale zajmie mi to dużo więcej czasu niż jak leży z tyłu. Taka ciekawostka. Dobra, ja teraz uciekam i odezwę się później. Jest około godziny 22:45 i przyszłam się po pierwsze do was odezwać, po drugie chyba już też pożegnać w tym klipie, bo chciałabym się dzisiaj szybciej położyć, ale może zacznijmy od początku. Pamiętacie, pokazałam wam, że dzisiaj w paczce z Avonu przyszły trzy pomadki w trzech różnych kolorach i ta pierwsza, którą miałam jak wychodziłam z domu, była właśnie taka brązowo-czerwono-cielista i była bardzo fajna, chłodna, ale żywa. A to jest kolor Cashmere Taupe. I zobaczcie, jaki on jest silny aż. I powiem wam szczerze, że coś w tej pomadce jest. O, widzicie, bo tak on wygląda w szczypie i tak on wygląda na ustach. I mi się bardzo podoba. Ja akurat lubię takie chłonne kolory, zarówno cienie, jak i pomadek. Chociaż nie wiem, czy on nie jest aż za bardzo taki trupi. I wiadomo, na taką pomadkę zawsze można nałożyć jakiś fajny błyszczyk, nie wiem, na przykład z jakimś błyskiem, czy z jakimiś drobinkami, czy z jakimś odcieniem delikatnym, żeby to rozbić, ale myślę, że na przykład przy bardzo mocnym, intensywnym makijażu oka taka pomadka bardzo neutralna może nawet fajnie pasować, czy w ramach jakiejś stylizacji, czy właśnie teraz na jesień. Wiadomo, że byłaby fajna na Halloween, no chociaż ja Halloween nie obchodzę, ale dla tych z was, którzy obchodzą, właśnie jako trochę takie trupie usta. Nie wiem, ja takie pomadki lubię i ona mi przypomina troszeczkę tą popularną z Golden Rose, co wiecie, był taki hype chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu. W ogóle mam tam tą pomadkę, ale mam wrażenie, że ta jest jeszcze bardziej trupia, nie wiem. I powiem wam, co sądzę w ogóle o tej serii pomadek, bo to ma być lżejsza wersja tamtej starej serii matowej. I z jednej strony one są bardzo kremowe, naprawdę po prostu aplikują się jak masełko. Z drugiej strony ja bym nie powiedziała, że to jest taki typowy mat i to jest taki półmat. Ale wiecie co, nie jest jakoś bardzo trwała. Jeżeli nie jecie i nie pijecie, to mi się ładnie tam te 4 godzinki utrzymała. Ale po tym jak piłam kawę czy jak mam ciasto, to nic mi nie zostało, to po pierwsze. Po drugie widziałam, że mi się odbijała na filiżance, a tego okropnie nie lubię, jeżeli chodzi o pomadki. Wiadomo, jeżeli nie wiem, nakładam gdzieś tutaj do filmu, czy wiecie, idę tam, nie wiem, z dziadków na przykład, no to może mi się pomadkę odbić, bo sobie wezmę chusteczkę, wyczyszczę szklankę i tyle. Ale jak idę gdzieś w miejsce publicznym, to nie fajnie to wygląda, wiecie, kiedy macie odciśniętą pomadkę. Bo to potem tak trochę wstyd taką filiżankę oddawać. Zazwyczaj właśnie zawsze mam chusteczkę i wycieram taką filiżankę. Dajcie znać dziewczyny, czy wy też tak robicie, bo mi jest troszeczkę wstyd właśnie taką
kierunek trzeba dać, ale okej. I muszę wam powiedzieć jeszcze jedną historię, bo dzisiaj wam pokazywałam, jak tam wyglądały te budowy i w ogóle wygląda droga dosza. I powiem wam tak, odkąd jeżdżę na wózku tym elektrycznym, to po prostu co chwilę spotykam się z niesamowitą życzliwością ludzi. Ale autentycznie wszyscy są na mnie bardzo mili i bardzo pomocni. Jakby osób, które spotkałam gdzieś tam, które były wredne, to nie wiem, na palcach jednej ręki bym policzyła. A nawet jeżeli komuś się czegoś nie chce, nawet w sklepie gdzieś tam mi pomóc, to i tak, wiecie, wiedzą, że po to są, nie wiem, ekspedientki, żeby pomagać. I po prostu pomagają, a ja zawsze z uśmiechem podziękuję, tak jak wam mówiłam. Gdzieś jeszcze w poprzednim vlogu. Ale dzisiaj miałam taką sytuację, że właśnie jak szłam i między jednym tam klipem a drugim, oni, robotnicy kładli, nie wiem, jakieś rury czy coś, odsysali wody z tego rogu, co wam pokazałam, tylko troszeczkę wcześniej. I stało auto takie, wiecie, wielkie na tym chodniku. I teoretycznie nie zrobili przejścia, tak, dla pieszych, ale wózek się tam nie zmieścił. I wiecie co, ja nawet nie musiałam prosić, żeby gdzieś tam przestawili to auto, bo jeden z panów robotników, który zobaczył mnie z daleka, mówi: niech pani poczeka, ja się troszeczkę cofnie, my już przyjeżdżamy autem, wiecie. Podjechali do przodu tak bardziej krawężnika, bardziej tego trawnika i miałam elegancko przejście, podziękowałam, życzyłam panu miłego dnia, że byli tacy mili, że się przesunęli, że mogłam sobie bezpiecznie przejść i wiecie, i teoretycznie mogło to ich nie obchodzić, mogli, wiecie, powiedzieć: dobrze, niech pani sobie przejdzie ulicą i tak dalej, tym bardziej, że do zejścia na krawężnik miałam niedaleko do podjazdu, ale wiecie, byli naprawdę bardzo uprzejmi. Tak samo dzisiaj, czy pani w Hebe była mega uprzejma dla mnie. Pani w Empiku, która pomagała mi szukać Uno, bo zostały gdzieś tam tylko dwie gry i szukałyśmy. Mogę tak po prostu wymieniać i wymieniać. Nawet pani, która mi przyniosła dostojnikę kawy i ciasto, była bardzo uprzejma i w ogóle odsunęła mi krzesło, żeby mi było wygodniej. Zawsze spotykam się z naprawdę uprzejmymi ludźmi. Nawet jak jem, wiecie co, w KFC, to bardzo często jak zamówię właśnie w Auchan, to po prostu pani kasjerka mi: proszę sobie usiąść przy stoliku, my przyniesiemy dla pani zamówienie. Tak samo w Maku, jak byłam kiedyś sama. Ja przyniosę pani tą kawę. I naprawdę są bardzo uprzejmi ludzie i jakoś ja się nie spotykam z byciem jakimś chamskim czy niemiłym. Ja też się zawsze staram, tak jak wam mówiłam, być miła, grzeczna, uprzejma, podziękować, bo to jest bardzo miłe i z jednej strony to są obowiązki, nie wiem, osób pracujących w sklepie, ale z drugiej strony nie muszą tego robić praktycznie z uśmiechem czy naprawdę z życzliwością. Jak szukałam właśnie sukienki, jak oddawałam tą bluzkę ze Senda, mówię wam, pani przejrzała dla mnie cały dział, szukając jakiejś fajnej bluzki na zamianę. I zajęło to jej chyba 10 minut, a jeszcze ze mną rozmawiała, że ta jest fajna, ale ta jest przykłosawa, a ta jest za wąska, a ta jest za duża, wiecie. Naprawdę się zaangażowała, później mówiła mi, kiedy szukać sukienki właśnie na urodziny i naprawdę to jest bardzo miłe. I ja zawsze porozmawiam chwilę z ekspedientami i czy z ekspedientkami i tak samo dzisiaj ten pan w T-Mobile, gdzie zwracałam im ten, też był bardzo uprzejmy, jeszcze ponarzekał na to, że właśnie wprawdzie jest taki słaby zasięg, że teraz 4 nowe nadajniki powstały w Wejherowie, więc może niedługo powstaną nowe w Radzie, wiecie. Bardzo uprzejmie, bardzo grzecznie, że nie ma problemu, żeby, nie wiem, na przykład za pół roku znowu podpisała tą umowę, więc wiecie, nie wiem, dajcie znać, z jakim podejściem wy się spotykacie, czy raczej z ludźmi miłymi, czy po prostu ja mam takie szczęście, a może to właśnie to, że ja chodzę z uśmiechem na ustach, do wszystkich mówię dzień dobry, miłego dnia i tak dalej, powoduje, że ludzie są bardziej pozytywnie nastawieni. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja myślę, że w tym momencie już zakończę tego vloga, bo chcę po prostu zdążyć go zmontować i poczekać, aż się zreneruje i pójść spać dzisiaj wcześniej, bo chcę być wyspana na koncert. Dlatego w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!